Witajcie ludziska, dzisiaj zacznę od opisywania frakcji Skojatel, liderów złotych kart i srebrnych, historycznie jak działały, nie? I taką recenzję pokrótkową, nie? Mam nadzieję, że jakoś się wyrobię. Ze spaniem to miałem wczoraj, o kurde. Padałem wczoraj, obudziłem się, jeszcze dzisiaj dzień spałem dość sporo, 2 godziny temu się obudziłem, także mam nadzieję, że jakoś to ogarnę, choć jednej karty sobie nie mogę za cholery przypomnieć, jak działała. To jest pierwsza karta nowa, to jest nowy lider, Filavandrel, nie? Król Krainy Dorblatana, taki bardziej znany z książek, tylko jedynie postać. Utwórz srebrną kartę specjalną, ja tu mam nadzieję, że on będzie po prostu działał jak Eitnek, że będzie tworzył srebrną kartę, podnosił ze cmentarza i tworzył. Jako że driady, mam nadzieję, że wejdą na po prostu Eitnek jako ta przywódczyni driady będzie. No. Karta taka dla szaleństwa, nie, no nie jest zła, no jak Aguar, ale taka jakaś, no, niegrana i tyle, no. Taka trójeczka po prostu w tej możliwościach. Braverhook. Kiedyś to było strasznie do wielu talii kontrolnych używany. Właśnie Skoja, bo zagrywał srebrną kartę, tym i specjalne, wybraną srebrną kartę zagraj. Czyli 6 kart, jak się nie miało żadnej srebrnej karty, no to się było już gdzieś. Tam się w trzeciej turze szybko wymieniało jakąś srebrną kartę, żeby on cokolwiek zagrał. Potem dostał jedną zmianę. Zagraj srebrną kartę, ale jednostkę. Jednostkę i czego? Jednostkę srebrną po prostu. Specjalne karty mu zabrano. No i tak gdzieś otwarte bety prawie, no tak było, nie? No i a teraz założono może jeszcze oprócz tych srebrnych jednostek, srebrnych kart jeszcze ma brązowe krasnoludy zagrywanie. No i to jest trzecia zmiana. No to jest dobry lider, nie? To tam nie ma co mówić, ten lider jest dobry, to jest taki. Nie, no, nie ciężko oceniać nawet, no. Teraz nawet 6 można było mu dać, że tam lidera. Eitne była liderem zupełnie innym właśnie. Eitne atrapowała jak Emhyr teraz, tylko że nie brała na rękę, ale atrapowała nawet złote karty, atrapowała. Przerzucała nawet Morglajs, czy tam nawet Wilenty Temerta przerzucić można było. Tak jest, spalił komuś dwie karty pożogą i potem go bach jeszcze raz przeciepać, kurczę. I znowu 3 turki. Przeważnie to ludzie nie wytrzymywali. No kurna, uwielbiłem tamte działanie i mam nadzieję, że wróci do tamtego działania. Że przyjdzie, będzie właśnie z driadami, których jest bardzo dużo właśnie, jak już kilka razy mówiłem, właśnie jest tam ta Sirsa, Dunca, Fauwe, gdzie Sirsa i Fauwe miała już wyciek był dubbingu, nie? Jest jeszcze Najada, Moren, która była w tym Wiedźminie pierwszym i Najada właśnie, bo ta Moren to córka pani Brokilon, to nawet złota karta. No, także jest tych driad trochę. No a i brązowe też już były arty, wycieki, driad pokazywane i też były dubbing i do trzech kart brązowych. Także mam nadzieję, że wyjdzie do driady i ona przejmie po prostu taką kontrolę, że już nie będzie specjatelami dowodzić, tylko będzie pod driady po prostu. Najlepiej, aby właśnie wróciła do tego atrapowania, no. Przerzucania nawet złotych kart. No a niech sobie Filavandrel weźmie jej umiejętność po prostu, teraz i tak jest nieużyteczną kartą tak naprawdę. No tu mam nadzieję, że tak się właśnie stanie, no. To samo jak właśnie w sprawie wampirów, mam nadzieję, pojawienia się takiego sensownego archetypu wampirów, wreszcie, no, przejdę, wreszcie z tematu za chwilę. Żeby był jakiś archetyp na te wampiry, a nie potwory, które są na pożerkę. Jak mają potwory Nilfgaard ograć, jak nawet na zawodach pokazali, jak to zrobić, jak udupić potwory, nie? Te potwory mają jeden na pożerkę, tam takie syrenki zabawowe, ale choć fajnie mi się strasznie te syrenki podobają. I tyle, no potwory są słabe, ale to tak dziwnie wyszło, że potwory nagle stały się słabe, no ale dobra. Od dawna nigdy nie były także tak słabe. No, Franceska to była umiejętność 3 karty, jeszcze do otwartej bety miała 3 karty. Początki otwartej bety właśnie 3 karty wymieniała. Bo to nawet tam napieprzały normalnie. Duo potem już nie było nawet zamknięte becie użytkowalnym liderem. Teraz no to może być w Mulliganie, ale i w innych taliach używane. Mulliganu tak mało kto gra, ja tam próbuję ten Mulligan wskrzeszać. A się morduje z tym cholerem. No ale wiem, że aby wymienianie kart dodano zbyt dużej liczby kart w Skojatel, to Skojatel dobrałoby z każdą kartę. Ale to trzeba jakoś tak zrobić, żeby tam na przykład jakiś elf wymieniał tylko elfy na przykład, no.
Albo tylko w Rehead może, no nie wiem po prostu. Grupy tak. No ale teraz to jest trzej. To są dobrzy liderzy. Wszyscy są dobrzy liderzy. Tak naprawdę każdy mógłby być liderem krasnoludów, jak ludzie tam grali. Krasnoludy grano pod Aiden, żeby mieć tą z figurkowienie, nie? Także to na zawodach się różnie grało, ale nawet aby Francesco ktoś grał na tych zawodach, to ja bym był pewny, że on gra krasnoludami. Bo nie uwierzę, że innymi elfami będzie grał, no. Tu jest Lina, animowana, pokażemy kartę od razu. Ona na początku działała tak, że za dwie tury, choć już nie wiem, czy potem nie zmniejszy, zablokuje tam trzy karty w rzędzie, tam, no, ich umiejętności. Potem za turę i potem już bez tur, tylko od razu się rzuca, blokuje i tak dalej, tam, nie? Tak działała i chyba przez całą zamkniętą betę tak działała, bo nie kojarzę jej działania, więc nie była zbyt użyteczną kartą w każdym razie w tym działaniu. Raczej się wydawała mocna, ale ludzie potem zobaczyli, że o kurde. A myśleli, o jaki to fighter się wydawało. Ale to nie było takie teraz. Teraz jest to jest karta 5, powiedziałbym plus nawet. W pewnych taliach właśnie zagranie zaklęcia, czyli te dwie błyskawice, dwa szczęśnienia ziemi. Stamelforda, dobra, może to bez Stamelforda to jest. Itlina Agli, kurde. No, mnie to wkurza. Czemu mi usuwali tutaj Itlina Agli, te nazwy całe tam, kurde, no. Całe nazwy postaci, no. Nie wiem, po co to zrobiono. Ja rozumiem, że tam w skrótach tutaj, bo tutaj brakowałoby tam miejsca, ale tu normalnie jak się w kartę wchodzi, to powinno być całe. No, dobra. Jedziemy z tej karty normalnie. To Jorvet, no ja sobie musiałem go stworzyć, bo to jest moim zdaniem najlepsza karta skojatelowa. Ten duel, jaki przeprowadza, to potrafi, no może nie zawsze, ale potrafi duże punkty wyratać, ale to jest taka szóstka, no i tyle, no. Dla mnie takie 5 plus 6, nawet 6. Jorvet zaduma, medytacja. Czy złote karty to skoja, widzę, że są porządne, nie? I Sengin Foiltarna, no to no, i Sengin Uciekinier, nie? To jest, no. Też często grana karta, taka 5 karta. Po sobie zagrać brązową lub srebrną kartę ze swojej talii. No, nie masz drugiej, abyś już wszystko ci poleciało, jakieś srebra ci poleciała, a brązy nie chcesz zabrać i tlinie. No to sobie srebrnego elfa stworzyć. Nawet jeszcze mniejsze ograniczenie do kart, bo odrzuca, nie stworzy krasnoludów. To jest właśnie fajne, krasnoludy, elfy, że się driady i tak dalej, żeby to dochodziło do takich większych kombinacji, no. Że elfy są teraz strasznie jakieś takie lipowate, no ale to w porównaniu do krasnoludów, no. A tu jest Shiryu, no ta karta jak wchodziła, to jest pierwsza z nowych kart, które weszły ogólnie. Pierwsze, to z tych kart właśnie pierwsze weszły, pierwsze wchodziło 20, weszło złote karty, no to jest ona, należy do tej pierwszych nowych kart. To była zasadzka złota. Grała po żogę po prostu. Jak ktoś użył karty specjalnej, albo ty sobie specjalną użyłeś, albo ktoś, no to ona się odkręcała i waliła i paliła po żogę. Też wielbiłem tą kartę straszliwie normalnie. Bo on, tam punktami to na różnie latała, to tam jeżeli, bo nie będę teraz mówił, ona punktami latała. I tak działała chyba przez całą betę tak naprawdę. Ktokolwiek użyje karty specjalnej, ona się odpala, wali po żogę i tyle. A nie, potem była jeszcze zmieniona. Potem była zmieniona. Wzmocniona została. Potem ktokolwiek zagra specjalną kartę, ona się odwraca i używa pożoga, ale tylko na przeciwnika. Tak jest, pali w przeciwną stronę karty. Dobrze, że teraz to przypomniałem. Normalnie, bo kurde, normalnie miałem jakieś problemy dzisiaj. Ale dobra, tak, paliła w przeciwną stronę przeciwnikowi kartę. Potem zaś została znowu zmieniona. Tam jeszcze punkty, to już jak latała, no, to tam do dziesiątki dochodziło, nawet to tam już pieprzył to wszystko, 10 miała potem. Zagraj kartę i zniszcz jedną ze swojej ręki, zamień ją w pożogę, albo nie rób tego, no albo nie zamieniaj w pożogę, pozoruj pożogę. Tak została zmieniona, no. Trochę była grana, trochę nie. A teraz znowu została zmieniona, po prostu zagraj pożogę albo epidemię, sobie wybierz. No prawie nikt nie gra tam epidemię, ale, bo to rzadko się daje w dół, ale czasami się gra epidemię, żeby tam jakieś niskie karty posiekać, albo żeby sobie nie spalić najwyższej karty, nie? Jak się ma już wysoką kartę, nie? No to ktoś nie będzie grał pożogi, ale ma jeszcze jakiś wybór, żeby tą kartę w ogóle rzucić tam.
spali jakąś nawet tam jedynkę czy dwójkę, czy tam przeciwnikowi jedynkę, dwójkę, tam to tam jeszcze walił to na łeb, nie, to tam. Jak spalisz sobie jedynkę, aż dorzucisz sobie czwórkę, albo tam dwójkę, nie. Albo spalisz tam dwie dwójki tu, dwie dwójki tam, no. Dobra, tam. Taka karta, powiedzmy tam. 5 plus. No Skyter ma dość dobre złote karty, jak widzę. Ta karta Milwa to jest ciągle zawiedzona karta. Miała swoje czas, na dwa, warta 200, to jest stara karta. Była 8, 9 na różne miała. 8 miała i 9, przeważnie miała 8 najdłużej, i miała też 7. Rzucała się tą kartę, zrzucała kartę najsilniejszą przeciwnika i swoją. No i przeważnie to tam ci grało. I jak się dograło do końca i się rzucało tą kartę, to ona nawet zrzucała przeciwnikowi jedną kartę. Sum! I on już nie mógł grać, bo był po pasie. Trzeciej turze, nie? A przewaga kart Skyter był łatwo wywalczyć, więc Milwa była dość, była mocną kartą. No. No i można było tam jakiegoś jego najemnika użyć, zrzucić jeszcze raz, bo był większą kartą, tam jakiegoś dragona i tak dalej, tam do boostowania komandosa, no różnie tam się można było ustawić tam, bo ona zrzucała te karty dość fajnie, nie? Żeby powtórzyć działanie, także no była fajna karta, teraz jest niewidziana, to jest trójeczka. Nie widziałem tej karty. Nawet ta zmiana teraz mniejsza, jakaś dziwna. Ja nie wiem. Ta karta potrzebuje po prostu zmiany. Jakby działała jak atrapa, albo jakby działała w tasuj, no to co teraz jest jeszcze że gorzej, bo w tasuj kartę do. No i co, i po co mi wtasowywać najsilniejszą rozumą stroną karty każdego gracza z powrotem do jego talii? Przecież to cholera jeszcze dociągnie tą kartę. No, to że ja sobie dociągnę, ale on też sobie może dociągnąć, no. Gdyby się rozrzucało Milwę, bach, wybierała sobie Milwa, którą kartę swoją chce zrzucić, ciach, srebrną albo brązową, którą kartę srebrną, brązową przeciwnikowi chce zrzucić, ciach, no to jeszcze by to karta już można byłoby grać. Albo by wybierała, którą mu chce wtasować do talii. Rzucasz, pieprzasz mu jakąś najgorsze barachło do talii, sobie wrzucasz tam mocną kartę do talii, ciach, no to jeszcze by wtedy Milwa miała jakiś sens, no a teraz z taką Milwą to kto to będzie grał? Niektórzy jej nie potrafili stworzyć nawet, bo ona była bardzo długo niestworzona przez wielu graczy skojatelowych nawet. Myślałem, że mam Jerweta, kurde, normalnie animowanego, no się w szoku był. A w zamkniętej wiecie mi wypadł, kurwa, ale dobra, tam już pierdolił to. I Sengrin, oj Tarna, to powinno pisać mi to, kurza, normalnie. Czyli Żelazny Wilk, tak można powiedzieć, najpotężniejszy skoja. To elf nie zagrywał żadnej zasadzki, tylko się rzucało. Za każdą kartę specjalną tworzył Neofite, Skojatel, czyli tą kartę dziesiątka. Tego gostka, który był dwójką, nawet dwie tworzył. Za każdą kartę specjalną tworzył dwie dwójki. Potem to tam zmienili, że za każdą kartę specjalną tworzył jednego Neofite i tworzył trójeczkę. Za to, że to jest jeden, to jest trójeczka, nie dwójeczka, nie dwie dwójeczki. No, a potem to już było coraz gorzej z jego tam umiejką, tak? No i tak dalej. No, współgrało z Elajasem, bo jeszcze na samym początku i Sengrin rzucało się wszystkie te karty specjalne i nie tworzył tych neofitów jeszcze. Co ja to gadam? Właśnie na samym początku nie tworzył neofitów. Że z rzutu, znaczy od kurna, jakąś. Rzucało się i Sengrina pod sam koniec i wtedy ile się kart specjalnych zużyło, tyle on natworzył tych neofitów właśnie. Stworzył i tam cia neofitów. Jeszcze się... No dobra, tam już co nie wiem. Elias wzmacniał za dwa... Dwa punkty Elias rosną za każdego neofitę, ten tu gostek. Za każdego neofitę dwa punkty Elias rosną. Czyli się rzucało pierw Eliasa, potem Isengrina, a on palił wtedy ten cały cmentarz kart specjalny i wrzucał tych neofitów, a ten sobie o dwa punkty rosnął za każdego neofitę jeszcze. To był taki kombo po prostu Elias i Isengrin. A potem Isengrin właśnie tak działał tak, że tworzył trzech, dwie dwójki neofitów, ale musiał być na tym, na stole za każdą kartę specjalną, a potem no, tworzył jedną trójeczkę za każdą kartę specjalną. No i tak aż do czasów chyba końca. Ja nie pamiętam, czy miał jeszcze jakąś zmianę późniejszą, bo wątpię, nie? Wiele razy pamiętam, że jak ktoś zobaczył Isengrina, to był pas. I to był taki, że jak się
miało przewagę kart, to był taki najlepszy sposób. Potem jak weszło uzdrowienie, no to się trochę bano, bo już uzdrowienie często było grane w Isengrina. Isengrin był takim trochę straszakiem. No, a teraz zagraj brązową stroną kartę zasadzki ze swojej talii. No, złe to nie jest, no. Bo wybierasz sobie, tylko że zasadzek jest tak mało, że to już jest trochę smutek. Ale to jest nadzieja, bo to zasadzek przybędzie, mam nadzieję. To i Sengrin sobie urośnie w siłę. To jest żelazny wilk. To powinna być silna karta, bo to jest taki ostatni przywódca, można powiedzieć taki, że chorągwi kilku tam, nie jakiś brygad, komand, tylko całą tą całą te wrichet wszystko, to jest, on jest ten dowódcą tego wrichet wszystkiego. Nie, jeszcze przeżył, dobra. No i teraz przechodzimy do Jorveta. Mam nadzieję, że to ciągnie, pewnie ciągnie, ale ja to tak już mam. Zadaj te punkty obrażeń. No on tak chyba miał 7, 6, tak. Coś takiego miał. Zawsze miał tylko od 7. Nie? Tylko że napieprzał złote karty, jak nikt nie napieprzał złote karty, nie? Zadawał obrażenia złotym kartą, po prostu wszystkim złotym kartom zadawał obrażenia. Się tam nie wiem, czym także. Jak ktoś miał Jorveta i Triss, to smoka potrafili zabić w pewnym tam momencie, nie? Albo Triss grali z Radovidem, nie? No to też tam. Bo Radovid też potrafi zabić Isengrina, nie? Ogólnie. Potem jak weszły zmiany obrażeniowe Radovida, no to właśnie Radovid często, jak się grało tego, kurde, to ino Isengrin, Radovid no czekał na tego cholernego Isengrina, pamiętam. Sierombo Isengrina, Radovid go ciach, ciach, kasował. Zabijał Isengrina. Bo Radovid zadał obrażenia z tą kartą. No ale wracam do Jorveta, nie? No ale potem... Potem zrobili tak zwaną, że złote karty mają immunitet, czyli są nietykalne, tylko kajdany z wimerytu i bomba dwimerytowa. Na nie działa, no to Jorvet zadawać ze sobą 7 punktów obrażeń, no i pad zniknął. Zniknął, kto to będzie grał 7 punktów obrażeń, bardzo rzadko wybrany. No, teraz to jest taka karta 5, 5 plus, nawet jak się nabufują co rękę, piątka jest tak, piątka. Więc gra, bo teraz właśnie zadaje 7 punktów obrażeń, jeśli nas to zaraz zniszczona i wszystkie elfy na ręce o 1. No, jest ok. Ja bym to zwiększył do 8 punktów obrażeń, bo te karty, kurde, wszystkie brązowe poszły w górę, cholera jasna i potem teraz pozabijać karty to jest cud jakiś, cholera. Teraz trzeba zabijać piątki, czwórki i tak dalej, te niższe karty trzeba próbować. No ale to chodzi, żeby zabić i zbustować, tylko że... No może jest okej nawet, no. Ciemno, dobra tam. No Zoltan nie, Zoltan miał po prostu przypływ adrenaliny. Tak działało, miał przypływ adrenaliny. Ja się go rzuciłem w pierwszej rundzie, taki był i w drugiej rundzie, i w trzeciej rundzie. Po prostu przypływ adrenaliny tak działał, że trzymał na stole cały czas tego Zoltana, nie? Czym się miało tym nie? Potem oczywiście przypadek działał na jedną turę, na jedną rundę i już potem zaczęło to znikać te Zoltany tam. No, a potem no te weszły te ulepszenie, wybierz jednostki o 3, ulepszy leczników o 2 i przenieś ich do rzędu. Te jednostki zadaj wrogom 2 punkty obrażeń, przenieś ich do przeciwnego rzędu. No to już tak zaczęło, działa tak teraz działa, tak jest ok. Przesuwanie talii i tak dalej. No jest taka teraz powiedzmy piątka, nawet w Krasnala, no 4 plus, bo w Krasnala go nie, mało kto gra. Przeważnie jest w przesuwaniu grane już, tylko teraz został taki i w jeszcze kilku innych takich taliach. A Glajs to była w ogóle ukochana karta. Wielka uzdrowicielka, najlepsza uzdrowicielka. Temu ja uważam, że Glajs powinno działać tak. Powinna właśnie jak te driady dojdą, wskrzeszać driady. Na przykład dwie brązowe driady wskrzesza, albo jedną srebrną driadę wskrzesza. I sobie tu wybierz. Lub tam kartę specjalną ze cmentarza przeciwnika, bo teraz Aglais jest trudno grana i w wielu talach jest ciężko się nią gra, bo tu grać się Aglais dla tej karty to jest no. No Aglais tak działała, no Aglais działała jak Eitne dzisiejsza, po prostu brała srebrną kartę i powtarzała jej użycie, no powtarzała użycie pożogi, jeszcze Eitne potrafiła przerzucić, pożogę użyła jeszcze raz i tak dalej, no. Tak działała po prostu. Potem była nieustępliwa jeszcze przez krótki czas, że już tylko raz szło ciepnąć, żeby użyła tej karty specjalnej i tak dalej. Nie wiem, czy dało się ją nawet uzdrowić. Potem, także to była dobra karta, no. Była kartą i w całej zamkniętej becie już była praktycznie kartą takim killerem. I Sengrim właśnie i Aglais to były najpotężniejsze karty z Koja. A teraz tak. Kiedyś grałem ją jeszcze na początku, nawet sobie zanimowałem, bo ta animacja mi się podoba. Nawet widać, że nie ma drugiej.
trzy razy mi wypadła chyba, to pamiętam, ale nie miałem wtedy pyłu, no to rozwalałem te karty, nie? Teraz nawet nie rozwalam, jak mam podwójne karty, bo po co, nie? Jak jakiś kart... To co mam, to nie mam. Teraz to jest 4. I liczę na to, że ten archetyp na driadę, jak wiedzie, że to będzie mocny archetyp na driadę, jak jest na krasnoludy, jak jest na elfy. Tylko elfy może lekkie wzmocnienie dostać. Tak i na driady, że będzie po prostu archetyp. I że ona będzie działała po prostu inaczej. To jest w końcu jedna z największych uzdrowicielek, ona odratowała Geralta z Rivii, nie? Tu miałem problem z tą kartą, bo za Chiny Ludowe, nie mogłem przyjąć, jak ta karta działała. Szukałem tego, kurwa, nawet po necie myślałem, że gdzieś znajdę. Gdzie? Nie znajdę. Nie przypomnę sobie, jak karta działała, nie pamiętam, jak ta karta działała, bo pewnie jakieś wysokie punkty miała i tyle, no bo ja resztę kart pamiętam, a tej jakoś nie mogę sobie przypomnieć, to znaczy, że jej nie używałem. Na początku była, co pamiętam, to na początku była w tej postaci, nie? Była, nawet Saski ją nazywała się i była w tej postaci. W tej postaci była przez patrzę pierwszy, tam drugi, trzeci. Miała tą postać, ale jak działała, nie pamiętam. Ja potem dano jej tą postać i dalej się nazywa Saskia. Nawet tu się nazywa Saskia. No, nawet tego nie wiedziałem. Właśnie to wiedziałem, jaką kartę użyłam, nie? Serio, Saskia się tu nazywa też? No dobra. Potem dano tutaj Sensetti nazwa, ale dobra. A w otwartej becie i danej umiejętności. Chyba nie miała może umiejętności tą umiejętkę tam. To jest taka kurwa, bo jesteśmy 4. Kiedyś jeszcze na krasnoludach, jak ktoś dużo krasnoludów grał, no to wsadzano tą smoczycę, ja wsadzałem zawsze. No ale tak, to takie 4, 3+, bym powiedział, że to jest teraz. No. Ta Saskia właśnie została rozdzielona i powstała tam ta Saskia. Chyba ludzie mnie dali to jedno, żeby się nie mylili, że to samo jest. Bo ludzie są tępi. Chyba. Wrócono do tej postaci i ona gra, zaś była dość popularna, bo grała rozkazem, nie? Że się użyło do tej karty, no to Saskia wyskakiwała, nie? Na rozkaz tak zwany działała. To była bardzo krótkotrwała zmiana. Ale była, nie? Saskia tak działała, bardzo szybko dużo ludzi potworzyło i tak dalej, bo sobie wyciągali tą kartę, tak jak te golemy. Tylko golemy tak działały, niż bardziej Saskia, nie? No a teraz mam dwie karty na brązowej, na srebrną. No niby dobra jest do tej mulliganowej talii, ale Francesca nie wymienia trzech kart, a jedną, no i to... Nadal jest trochę za mało tych wymian, tego nie ma takiego kurde rolowania takiego. Musiałem się napić, już zagadulam się na śmierć. Aha, no Xavier Moran to nowa karta, jest, no to solidna karta jest, gram ją w swoich krasnoludach, bo wolę duże punkty niż Shiru i wolę, że chociaż jeden złoty krasnolud tam był. W ogóle to jest drugi złoty krasnolud, bo tak to jest Zoltan z złotym krasnoludem w dwóch kopciach. No ma sens, jest folii za 20, no 21, 20 tam. Trzeba przytrzymać za krasnolud. Myślałem, że będzie za więcej wchodził ogólnie, bo myślałem, jak zboostowany krasnolud jest 13 ma bazowe. Chociaż to sam nie wchodzi za bazowe normalnie, no ale nie wiem. No ale to jest takie, powiedzmy, takie wykończeniowa karta, takie 4+, takie, no, takie działanie, no takie, no. No, skończyliśmy z tymi kartami, wchodzimy do srebrnych kart. Aha, no tą kartę jeszcze nie zresztą też daje i tak 4. Cztery daje i tak, czwóreczka to jest, czwóreczka, bo to jest tylko do tego specyficznego mulliganu, tak naprawdę, i biednego mulliganu zresztą. Tam mulliganie to wiadomo, że to obowiązkowa karta, nie? Bo sobie wymienić dwie karty i tak dalej, nie? Tylko mamy wymienić dwie brązowe karty na dwie brązowe. On ma jedną też potrafi wymienić, jak nie. Ja tak się na hama nie da już dograć, bo... Tego nie widziałem, ostatnio grałem. Ale powinna mieć też wymieni jedną srebrną na jedną srebrną. Też powinna mieć jeszcze do tego. Zawsze za mało opcji jest. No to dar natury to była jedna karta specjalna. Każda frakcja miała jedną kartę specjalną. Chyba potwory miały
zaś 300, no dobra, to tam dojdę do tego, no bo teraz to się całkiem pogubię, kurczę, normalnie. A to ja to mówię z pamięci, bo to kurde, nie ma właśnie nigdzie opisu nawet, założę, że tego nie ma opisu, nie? Kart, historia, ja to pamiętam, jak tego nigdzie nie ma, nikt tego nie mówi, to ja to będę mówił, no. Ona to grała, zaklęcie powtarzała i tak dalej, powtarza się zaklęcie, jakie się chce, no też pod Aidenem Balmiona grazi wtedy, no i w ogóle tam nie. Nie tylko pod Aidenem, pod specjatele, pod wszystko tam. No, dar natury to dar natury. No. Teraz ta karta jest powiedzmy taka, no. 4 powiedzmy plus, bo to jednak jest srebrna karta, zajmuje miejsce i już ktoś woli inne karty grać. No. Z karta specjalna, ten wilczy dół. Pod przemieszczanie próbowałem, tego mam, to używam to, ale to jest. 3 punkty obrażeń przy zetknięciu. To się rzuci dużo. Nawet Aidenem myślałem, żeby to rzucić jeszcze raz, że mam na Aidenem. Wtedy talię. I przesuwać w ten cały wilczy dół, to wszystko w cholerę, ale to. To jest. Nie wiem normalnie. To jest słabe. To jest takie męczące strasznie, no. Czasami to może mocno wejść, po prostu jak mam coś dużo rzędzie jednostek, ale to. To zależy od, po prostu od gry, nie? Taka karta 4 powiedzmy, no. 4 i to taka. Pod przemieszczanie może, no tak jest. Ale to ja to próbuję i to tak lepiej tego unikać. Nie? No runa, tutaj wszystkie frakcje dostały runę, to jest tam powiedzmy takie 4-5 taka karta, no powiedzmy, że dobrze jest, to jest alchemia. Karta specjalna, przedmiot, nawet tym pawką można to wyjąć. Także no, taka karta, wszystkie frakcje mają tę kartę, no to wiadomo to jest. Tutaj karta specjalna, ten Mahakamski Róg, właśnie pod krasnale przyszła ta karta, no choć i tak nie jest jakoś masowo używana. W tych krasnalach, bo brak srebrnych kart, tam jest nadmiar srebrnych kart. Dobrych. Wiesz, utwórz brązową lub srebrną kartę krasnoluda lub ulepsz jednostkę o 7. No, znaczy wiadomo, że u krasnalu, bo już nikt nie będzie tego grał przy elfach, nie? Takie 4 plus powiedzmy i tyle. Widać, że nie jest grana w topowych arsenalach, więc nie ma co się mówić. No a teraz idziemy do karty dzisiejszej, takiej Barclaya Elsa. Barclay Els na początku działa wzmocni wszystkie karty o 1, gdziekolwiek się znajdują. Wszystkie krasnoludy. Wzmocni wszystkie krasnoludy, gdziekolwiek się znajdują i był ósemką, nie? Ósemką tam, siódemką, na te cyferki to nam już... Był ósemką, na pewno był ósemką. Potem oczywiście przyszedł Dennis Kramer. Ten jego mostek. I ten jego mostek jak on kurde działał ten jego mostek, właśnie nie pamiętam. Też coś miał z blokowaniem, kurde. Tak jest, resetował umiejętności, tak jest. Jak Nilvard wchodził, to wchodził Dennis Kramer wtedy też. Skoja. Resetuj umiejętności tam po dwóch, to dwie tury tam. Coś takiego, on czyścił ten rząd, że cały czas przywracał te same punkty, tak no. W rzędzie jednym tam i w rzędzie tym lustrzanym przeciwnika, nie? Nie wiem, czy nie można było rzucić do przeciwnika rzędy, już teraz tak, kurde, nie kojarzę teraz. Też następna karta widzę, której kurde, tak no. No, w otwartej becie to zamieniono. Ulepsz wszystkie krasnoludy o 1, czyli dostał umiejętność Barclaya Elsa. Bo to nie jest jakaś stara karta. A Barclay Els wyciągnij, zagraj losowego brązowego lub srebrnego krasnoluda, a miał nawet, że złotego. Zagraj losowego krasnoluda, pisało. Potem usunięto tego złotego krasnoluda, tylko dostaną brązowego lub srebrnego krasnoluda. Będzie moim zdaniem. No dobra. Byłoby strzelne. To jest karta. 6 ma taką recenzję. No, maksymalna karta do krasnoludów. Szósteczka. Idealna karta. Tu jest Hattori. Nie. Apehard Hattori, kurde. Usunęli te Apehard, no ale dobra. Nie rozumiem tego pomysłu słona. Ja myślałem w ogóle, że Hattori, jakby grafika pokazana, że to będzie karta neutralna, bo Hattori nie był jakiś taki wybitny Skoja, no ale już niech będzie, że jest Skoja. Może połowa z nich, większość z nich, może gdzieś tam kiedyś w którymś okresie walczyło, czy tam robili sprzęt i broń. Tylko, że on może powinien tworzyć przedmiot, może coś innego tam, dociągać te przedmioty, tworzyć przedmioty, mieć jakieś tu 3 opcje i tak dalej. Ale tu do wskrzeszania to powinna być dodana jakaś elfka, i tak dalej. Albo, no nie wiem, jakiś elfi medyk, no ale mi się wydaje, że elfka jakaś prędzej. No jakiś medyk, tak żeby to pasowało pod wskrzeszanie, nie? Tak, jakiś kurde gość, który kuje miecze tam, kurde, co on, kurde, nogi kurwa skuwa ludziom tam, kurde, kości wytwarza tam, nie wiem.
No ale już nawet jak teraz z tym skrzeszeniem, to jest pod buff talia, się buffuje. No to właśnie fajnie, to Ruvier może wyjąć i tak dalej pod te elfy. Czy tam potem Dragona i tak dalej, tam chawarskie wsparcie, a najlepiej to Ruvier sobie nim wyjąć. To jest karta dobra. To jest karta dobra, ona jest, macie, to jest normalnie karta piąteczka, to jest normalnie 5 plus normalnie. To jest silna karta srebrna. Jakbym osłabił krasnoludy, to ja bym po prostu zabrał, nikt nie wskrzesza krasnoludów. Wskrześ słabszą lub równą brązową albo srebrną jednostkę srebrną elfią jednostkę. Elfią jednostkę i kurde normalnie krasnoludy, moim zdaniem osłabiłoby to normalnie krasnoludy. I może by to był nawet wystarczający nerf normalnie, bo tak naprawdę idzie Hatori, idzie atrapa na Hatoriego i on tak kurde to... Czy tam znaczy, nie. Idzie Hatori w Barclaya i to jest wszystko normalnie co robi Hatori, no. I ten Barclay jest drugi raz zagrywany, gdzie masz normalnie raz zagranego Barclaya, potem masz, jak nie doszło ci atrapa, no to jeszcze możesz ten, to strzeszasz sobie go Hatorim Barclaya drugi raz, a potem jeszcze trzeci raz go atrapujesz. No i to jest problem, że ten Barclay jest tak przerzucany, no i on te punkty niesie, nie? Więc jakby Hatori nie strzeszał krasnoludków, no to by zaraz wypadł z krasnoludów i by się tam zrobił miejsce na inny srebrną kartę normalnie, no. Tutaj dałoby się mu tam piątkę bazową siłę, a nie trójkę, kurde, normalnie, bo kurde, talie, na które się opierają na buffowaniu, to nie mają wcale tak wiele kart, bo te hawekarskie, kurde, normalnie przemytniki 3 i dragoni, którzy losowo rzucają punkty, to nie jest tak łatwo wyrzucić te karty, a mają karty ataku, które powinny buffować zupełnie inne karty, no i to jest takie, no. I nawet w tych taliach bywał niegrany, to ja tak go grałem, bo to był pierwszy skoja karta, która skrzesza. To jest właśnie Hatori, pierwsza karta. No. Znowu, no tutaj doszła już druga karta do skoja, która skrzesza, Pauli Dachelberg. I może być, kurde, nazwa dodana, no to czemu, kurde, przy Hatorium, kurwa, zabrano Apehar? I to zabrano, no ja nie rozumiem, czemu zabrano, po prostu ja rozumiem, żeby tam, kurwa, nie dodano, bo na początku tam dodano, tylko ten... Ale po co to zabierać, no, że ja pierdolę normalnie, mnie z cholery, no. Za chwilę ten, Pauli zostanie zabrany, Dachelberg zostanie zabrany, albo będzie Dachelberg, no. No ludzie, no. Z 6 brązowego krasnoluda, który nie jest wsparciem. I to jest dobre ograniczenie wskrzeszeń. I tyle, no. I jest Fatum, żeby go jeszcze Hatori nie wskrzesił. No. Na całe szczęście to Fatum jest, bo żeby to była tragedia w 3 aktach, jakby tego Fatum nie było. Takie właśnie karty, które mają ograniczoną pulę wskrzeszenia, są właśnie fajne. Taką. Ta jest. Ida, oj, to była moja kochana karta, Ida. Tutaj jeszcze jest animowana karteczka. Zawsze to była moja ukochana karta. Była druga srebrna karta, którą skraftowałem. Ona blokowała, była kartą zasadzki, czyli odwróconą kartą, nie? Rzucił ktoś kartę specjalną srebrną czy brązową, ona się otwierała i ta karta nie zadziałała po prostu. I tyle. Normalnie blokowała te karty. Była idealna, a jeszcze z operatorem się ją rzucało przeciwnikowi. Ludzie, tak rzadko była grana, ludzie nie rozumieli jej działania. Rzucało się tą kartę przeciwnikowi. I samemu się miało dwie te karty. Normalnie antymagiczna talia powstawała. Przeciwnik nie wiedział co robić. Często rzucał tę kartę sobie na stół. I nie rozumiał, że rzuci kartę specjalną, to ona się odkręci i jego kartę specjalną zatrzyma. I dopiero wtedy, jak on tą kartę rzucił, to się znowu rzucało. Nawet pasy miałem często, bo ludzie mieli dość, nie chcieli grać normalnie. Poddawali się w tej karcie. Potem oczywiście została zmiana. Nawet dobrą zmianę, taką, że ty rzucisz tą kartę. I ona blokuje tylko karty przeciwnika specjalne, a swoje specjalne możesz bombardowanie utrzymać. No to była taka zmiana, nie? Tej karty, no. No ale już się skończyło sens przez operatorowi rzucać komuś tą kartę do łapy, no ale... No, a potem, no, weszła ta magia, nie? Gdzież mi tu się już Milan pcha? Wszedł ten dostała właśnie mgłę. Miałeś efekt uboczny i dostała ten efekt uboczny w końcu i Gwen. No i Gwen, no Gwen... A potem chyba Gwen usunięto, czy efekt uboczny usunięto, czy pamiętam, dano jej czyste niebo, bo te pogody zaczęły być takie straszne i tam zrobili tych czarodziejów antypogodowych, no. No i Ida została jeden z czarodziejów, kurde. Czarodziejka z loży zresztą. Żywa jeszcze, w książkach i w grze. Nigdzie jej nie zabito normalnie, więc... Trochę taka zarozumiała, ale potem taka cicha panieneczka, ta, która ona tak, żeby nikt nie widział, przychodzi. Koty ją widzą właśnie. No. Także właśnie we mgle tak fajnie, ty sobie, że się chowa i przechodzi. No i dobrze, że dano ten piorun Azura, nie efekt uboczny, potem
Efekt uboczny to taki jakiś jest wkurzający, no. I czyste niebo, no taka karta właśnie. To, że dano właśnie czwórkę jest tragedią. Kurwa, była trójeczką, bo lepiej. Bo jak się grało, to się miało Hattoriego, a Hattoriego w tą panienkę, kurde. I Hattori nawet nie zbustowana trójeczka był w tą panieneczkę, czarodziejeczkę, kurczę. Wtedy się rzucało Hattoriego, wyciągało się jeszcze drugi raz tą ideę i można było tam dać efekt uboczny, bo nie było tego pioruna. Albo po prostu o czyste niebo rzucić drugi raz, no. Teraz Hattori musi być zbustowany, no to jest tak. To... Taka karta, jak jest czwórka, tak daje tak 4 plus tym wszystkim kartom czyszczącym, bo tak teraz jakoś te pogody są dosyć słabe i tak ludzie zaczęli te karty odrzucać i próbować wytrzymać, przeżyć w pogodzie. Tu jest Mila N. To jest karta z fabuły. Z fabuły wiedźminowej, takiej wiedźmińskiej gry karcianej, tej całej fabuły, która by przyjdzie. To tam jest jedna z tych kart, właśnie to jest Mila N. To nie jest właśnie postać, bo ja też na początku, kurne, kto to jest ta Mila N? Szukałem tego, kurne, wszędzie, kurde, no nie ma Mila N. No i potem dowiedziałem się, że to są karty z nowej fabuły gry tam, nie? 5 takich kart srebrnych doszło do każdej frakcji, nie? Zadaję 6 punktów obrażeń jednostkom przy krawędzi rzędu. Jak z runy jest zagrana, to często to jest dobre, za duży punkt wchodzi, ale też bym sędzią wepchnął gdzieś. I mam ją tam w jednej takiej kontrolnej talii, która tylko wszystko robi, tylko atak i nic więcej, ale no... No nie jest taka zła, no 12 punktów obrażeń. No. Teraz te jednostki mają dość dużo punktów, także zbijanie punktów jest jako takie, no. Ale tak, to jest taka czwórka i jest czwórką, no. Ciekawa postać, bo przynajmniej elfka jakaś nowa. Kody Pawko Gale, to ja w ogóle nie wiem, czemu Pawa Burzę wcisnęli, no. Tyle jest, słuchaj, 3 oficerów w Richet brakuje. Cedric jest przecież bardzo popularny i ma dubbing i tak dalej. Cedric i Rodian mają już dubbing tam normalnie. Cedric to po prostu najpopularniejszy niż moim zdaniem elf z Wiedźmina dwójki. Moim zdaniem jeden z lepszych elfów nawet. Też może powinien tworzyć zasadzki Cedric. No ale już mają, że Paweł Burza to taki ćmok, ale to przynajmniej zrobisz teraz elf, kurde, bo co cholera z tym. Ale dobra, już nie powiedzieć, że jakiś człowiek pomocny, ludzi taki no. Zagraj sobie brązowy przedmiot. No tak ten przedmioty, na podprzedmioty czasami tak grany jest, no i tyle, no. Taka to jest 3 plus karta, no. Bo te przedmioty to takie są jakieś takie średnie, no. Tam grałem go w ten wilczy dół, ale tak. Taka karta. A to jest pierwsza karta, którą stworzyłem, jak zacząłem grać w zamkniętej becie, to jest Toruwiel. Ile ja na niej, kurde, mecze wygrałem. Jak ja byłem taki biedaczek, kurde, same brązowe karty, bo się miało jednego złotego Geralta, w ogóle nic nie dostawało żadnych złotych kart, tylko był Geralt. I same jakieś tam startowe brązowe karty były normalnie. Nie pamiętam, czy jakiś jeszcze tam pożogar, dowódcy był taki pierdolony, nie? Takie neutralne złote, srebrne karty. A Toruwiel wzmacniała, ona działa, wzmacniała wszystkie jednostki w rzędzie o 2 po pasie. Wszystkie. Teraz wzmacnia 4 i tak jest dość silna. I była szóstką cały czas. Nie zmieniła się i jest super. Prawie nie zmieniła się, potem 4 jednostki usunie. Potem długie rzędy może to wkurzało ludzi, nie wiem. Ale po prostu ile ja razy na nią wygrałem, to się po prostu w pale nie mieści. Jak ja punkt na tym robiłem normalnie, specjalnie usuwałem, pach, przegrałem, no a... Masę się ludzi nabierali, choć ja się potem też nabierałem, kurde, jak przestałem skojarzyć. Się potrafiłem kilka razy nabrać, by się liczyć nie chciało. Zwłaszcza, że tam jeszcze potem weszło, że ten piąty elf, no to prawda, Eliren i tak dalej. Ale weszło buffowanie się, dragonami się, komandosami się przerzucało. Tylko, że teraz musiałbym całe skojate omówić. I się buffowało, potrafiłem mieć 25-6 punktów tutaj Toruwiel. Można było bardzo mocno zbuffować, nie tak, teraz nie bardzo zbuffujesz, tam HWKarzy parę punktów mogą jej rzucić. I tyle, nie, tam jeszcze jak się Franceską nam dobierze, tam jak dragoni tak wciepać przypadkowo. Ja wolałem jak dragoni rzucali te punkty już nawet. Także Toruwiel to była przepiękna karta, no przepiękna karta. Jest super karta i tyle, no. Xiaomi za Toruwiel. No Braen, no Braen to... Braen miała działanie, pierwsze takie działanie, że wymień brązową kartę na inną brązową kartę, albo wymień srebrną kartę na inną srebrną kartę. Tak działała, no, Braen na samym początku. Potem nie pamiętam jaką zmianę dostała, właśnie nie pamiętam jaką zmianę dostała. A potem dostała te właśnie ile tutaj ma napisane, za tyle wali obrażenia. No to i to już tak jest sobie. Bo była długo niegraną kartą tak naprawdę. No i teraz znowu jest niegraną kartą na buffowanie, bo jest to
Mało kto ją gra na buffowaniu, bo to jest bez sensu grać na buffowaniu. Ją jak ma się już trzy brązowe jednostki i lepiej sobie Shahatoriego zbuffować niż nią buffować. Jak brązowe jednostki działają tak samo jak Braen. Tam, że o, wzmocni umiejętność zasadzkiego 1. No i nawet nie jest to całkiem prawda, nie? Bo dlatego, że jednostki to zostały zniszczone, wzmocni wszystkie driady. I tu już widać jakiś ślad, że to będzie już driady będą szły. Już jeszcze tam są bliżej, nie? Jednostki z umiejętnością zasadzki o 1 wzmocni, nie? No ale nie wzmacnia. Bo jeżeli Moren tam jest, to Moren nie wzmocni. Ona nie działa. Jeżeli tego gdzieś się znajdują. Nie wzmocni Moren. Może wzmocni to Ruwiel, ale Moren nie. Bo Moren wzmocni tylko raz. Za to, że jest driadą o 1. A za to, że jest zasadzką o 1 już nie. Czyli powinna ją o 2 wzmocnić Moren. No, dobrze, że to powiedziałem, bo za chwilę by ludzie nie kupowali o czym ja gadam normalnie, no. To jest normalnie karta 3. Takie 3 minus. Znowu potrzebuje zmiany do odkurzenia jest. Mam nadzieję, że jak archetyp Dryad wejdzie, no to jako ona jako Dryada będzie takim, można powiedzieć, taką odnowę dostanie swoją. Nawet fajna animka, no kurde, ja bym animy musiał stworzyć. Eliren. Eliren to była karta, którą grało się dla fanów na początku chyba tylko, bo to była karta szalona. Ta karta zabierała połowę neofitów. Siły neofitów, tam jakby rzucił, miała się neofitów za 40 punktów przykładowo, to zabierała tych neofitów za 40 punktów, siłę ich, i waliła za 20 punktów na przeciwny stół. No, że ja pierdolę, zabierała tobie 40, waliła 20. Zabierała tobie 20, waliła przeciwnikowi za 10. No, szkurna, nawet równoważnie jakby waliła, byłaby dziwną kartą, a ona taką była kartą. Bardzo szybko nikt jej nie używał. Bo to była karta taka do niczego. No, a potem dostała tą zmianę, którą praktycznie ma teraz. Była piątką. Wchodziła na stół, dawała pięciu elfom po jeden punkciku, taki fajny wybuch był, fajnie wchodziła i tak dalej, super była kartą. No i potem została dano jej szóstkę tam czy tam. No i tyle, no i zabrano jej umiejętkę. Nie wzmacniał elfów. Taka do wyciągania karta, dobra, bo dobra, no ale... Dobra, no jako przywódczyni tego powstania nieudanego, no było kilka fajnych pomysłów, które pisałem. Że mogliby zrobić, że tam po iluś turach te elfy są wzmocnione przez ileś tur od jej sukcesu, czyli tego początkowego zwyciężania elfów, na przykład tam elfy zwyciężały na początku i tam na przykład miałaby tutaj, że tam wzmacnia elfy o 4, o tam o 3 wszystkie elfy i przez 4 tury na przykład. O. Jak grasz za długo, no to te elfy spadają, kurde, w dół, kurde. Całe to wzmocnienie spada, tam na przykład zamiast o 3 plus, to dostałem tam 3 minus jeszcze. Taki debuff taki różny, no. Bo wiadomo, młodzież elfów została mocno wytrzebiona i praktycznie od jej powstania, które niby było takie zwycięskie, to elfy, bo tylko u elfów to one są nieśmiertelne, ale że długowieczne, to elfy się nie mogą rozmnażać, jako tako mają taki jakiś tam krótki okres czasu, tam nie wiem, pewnie kurde od 20, od tam pewnie 15 do 30, kurde, nie wiem, coś takiego, no i to właśnie dużo młodzieży wyginęło i elfy zostały osłabione przez to. No a tam skoro ta władza, ta elfia mówi, zostawmy, ludzie ze sasami wymrą, to zostawmy ich spokojnie i tak dalej, no a Eliren była taką wojowniczką, która to pociągnęła, bo potem jeszcze była Lara Doren, ale to już Lara Doren też nie ma. Pierwsza nowa karta to jest właśnie Malena. Też pierwsza nowa karta, która dodana do Skojaste razem z Shiru była Malena. Srebrna karteczka. Za każdego elfa dodawała jeden punkcik obrażeń. Przy różnych elfik na emikach i tak dalej, spamowaniu, a jeszcze można było operatorem je skopiować. Także potrafiła fajnie się bawić, no bo bak strzelał te Maleny. No ale często ginęła, nie tam. No i tyle. No i nie miała tam jakichś wielkich zmian, tam jakieś punktowe zmiany. Potem miała tam, była do przesuwania dodana. Rzuciło się czy tam u przeciwnika, czy u siebie. I przesuwała sobie tam te jednostki, strzelec wyborowy do Blatana, tam komando z Gursiny. I tak to przesuwała. Przeciwnicy przeważnie nic z tym nie robili. Albo rzucało się przeciwnikowi, jemu przesuwała i strzelcy walili w niego te karty. I tak dalej. No to takie przesuwanie działa. A potem została zabrana z archetypu przesuwania. Pewnie temu, że sama rzędy się zmieniły na 9 kart. Stwierdzono, że kurde zapcha te rzędy szybko. I tam został dodany inny srebrny karta niwelen, został dorzucony do przemieszczania. No i została zmiana zasadzką. No zasadzką jest taką jakąś po obu dwóch tur tam zabierz 5 piątkę. No
czasami udało mi się tak fajnie ugrać, ale żeby coś tam komuś pozgrać, ale tu jest taka karta, taka 4, no. Taka średnia karta, no, no jak zasadzka, no. Jak ma się ją z runy, to spoko, a czasami wchodzi, bo się wtedy wybierze ten cel, już widzisz, o, już masz to, 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 to. I tak dalej, no. Czy tam jest Isengrina. Czy tam macie jakieś tutaj łuczniczka się ma i jeśli już myśli, o, już tutaj, to tu położę to, tutaj zbiję mu 3 punkciki, już to mu podpieprzy. Także tam Morgwarga, czy tam i tak dalej. No, także to tam jako tak tam już można kombinować. I, no jest to zawsze zasadzka, jedna więcej, no ale nadal mało i nadal liczyłbym na zasadzki, które będą, na przykład srebrna zasadzka, srebrna jakaś postać. Niech zabiera, blokuje srebrne karty specjalne i niech jest brązowa karta, która blokuje brązowe karty specjalne po prostu. I to przecież, to i był, i te specjatele i tak dalej, wszyscy musieli jakieś kontry mieć na to normalnie, no. Tu Jarpen z Igrin, on działa jak działał, zawsze miał ten przypływ adrenaliny. Jedynie, że przypływ adrenaliny został zabrany, że na jedną turę, nie? No, co można było atrapą, nie? Ale ta wytrzymałość przestała być na całą grę, po prostu. To jedyna taka różnica. No i zmacnił się za każdego razu na nogę. To daje Jarpen. Teraz to jest 4 karta, praktycznie jest słaba, po prostu. Wszystkie te karty, które przychodzą tam z przypływem adrenaliny, to są jakieś takie nijaki, nie? Teraz już nie używane tak za bardzo, tak już chyba dla fanu, nie? Dennis Kramer, no to już mówiłem o nim, całej jego. Też taką. To je można dać 4 plus, takie, no zmacnia wszystkie karty, no ale. Czasami nie bywa zagrany. Trzeba pilnować się, żeby sobie go z runy nie zagrać drugi raz. Żeby sobie go nie zatrapować, bo sobie Barclaya Elsa zrobimy 4 z Barclaya Elsa. I nie wyciągniemy potem, kurde, Barclayem Elsem. Hattoriem nie skrzesimy Barclaya Elsa. No i właśnie to pokazuje przykład. Nikt nie chce użyć Kramera. Kiedyś do tego Kramera milwą ściągali. Atrapowali tego Kramera. Kombinowali, przerzucali, kurde. A teraz nikt nie chce zagrać drugi raz Kramera. No bo właśnie tu pokazuje jego przykład właśnie że tutaj ten Barclay będzie miał wtedy 4 punkciki, nie? I nie skrzesi Hattoriego. Hattori nie skrzesi Barclaya, nie? No i to już takie jest, no. To jest pokazany przykład, że nie rób teraz taki jaj normalnie. Że możliwe, że wystarczyłoby Hattoriemu wyrwać ząbek i kurde sama sytuacja się troszeczkę zmieni, nie? No Ciaran to był na początku był czwóreczka, to była karta zasadzki. Działał jak Ciri, spasowałeś, wracał ci na łapę, otwierał się, zwracał ci na łapę i tyle, no to tak działało, to Ciri, Ciaran, Kiri i tak dalej, jakieś takie kurde Azona hasła były tam, Ciaran, Kiri, Ciaran, Kiri, tak Kiri, Ciaran, Kiri, no dobra, Ciaran, to była taka zasadzka, potem był już jedynką, ale można go było wymienić i tak dalej, to nadal była mocna karta, bo zawsze dawała przewagę kart. I czy ja wiem, ja uważam, że ta karta była za mocna. Teraz jest blokerem i jest słabym blokerem ogólnie i też mu daje taką 3 plus, ale to nie temu, że ten, tylko żeby to jako bloker dostał jakąś umiejkę, a nie, że tam przenieść ją z rzędu do innego rzędu, no i na co to, tylko pod przesuwanie jest, no, przenieść tam osobno, to no. Blokerzy powinni mieć jeszcze drugą umiejętność też, oprócz blokowania, bo czasami są po prostu puści, nie mają co zrobić normalnie, także to może jeszcze powinno się rozważyć, bo tak, ten bloker czasami tak blokuje, bo po prostu Morgwar blokuje, bo żeby punkty zarobić tak naprawdę, a ten co to przerzuci i tyle. No. Takie zmiany były. No zasadzka obracała się, wracała na twoją rękę jak się przegrało kartę. To było za mocne, bo jeżeli są kontry na zasadzki, jak teraz są kontry na zasadzki, no to może to już nie byłoby takie mocne. Ale wtedy nie było żadnych kontr na zasadzki, bo nie można było nawet niczym uderzyć tam, one były po prostu leżały i nie były nietykalne były karty, nie? Także jak nie ma kontr na zasadzki, no to jest, a teraz są i kajdany i tak dalej, nie? No. Wtedy właśnie jedną kontrą na zasadzki była ta panienka Moren, którą też sobie skartowałem, bo gdzieś by mi wypadła. Triada, pisze córka pani Eitne? No, córka pani Eitne, czyli córka pani Brooklyn. To powinna być złota karta, a ta druga Moren powinna być srebrna. Ona była taką kartą, rzuca się ją i niszczy zasadzki przeciwnika, a jak nie było przeciwnika, to twoje własne. Janusz, jasnej kurwy z tą kartą. Prawie że w ogóle nie była używana przez to właśnie, bo skojarzę, bo nie, że tak średnio grane, no to jeszcze trzeba było czekać na szyi zasadzki. No.
No i się wzmacniała tam o 7 punktów, czy o kurde ileś tam punktów, jak zniszczyła zasadzkę, ale zasadzka więcej punktów dawała, więc zniszczenie swojej zasadzki wzmocniłeś się tam o 7, a nie dałeś obrażeń i tak dalej. No można było jeszcze hawajkarskiego tego wsparcie tam, nie, już nie będę teraz co rzuca zasadzkę, ją rzucić przeciwnikowi i tak to odpalić, no ale to i ją wtedy zabić. I ona jako zabita się obkręcała, chyba zdała obrażenia. Trzeba to kombinować, no. Ludzie tam chodzili operatorem tak naprawdę. Brano operatora, rzucano przeciwnikowi toru wiel. Nawet trochę się ją boostowało toru wiel, ale każdy toru wiel wiedział, jak to dużo punktów jest. I już ją chciał zachować i trzeba jak najdłużej ciągnąć to zachowanie tej toru wiel. I potem jak on rzuci tą toru wiel, ty masz dużą toru wiel. On ma jako taką toru wiel i on rzuci toru wiel, to ty mu tą toru wiel rozpieprzysz po prostu do moren. No, ale to była taka kombinacja już, no i tak Moren trwała tak przez całą zamkniętą betę, tak wyglądała Moren już potem. W otwartej becie nagle umierały zasadzki, bo to chyba ktoś przyszedł po rozum do głowy, bo zasadzki umarły, no nikt jej nie będzie używał. I dostała tą zmianę, zadę obrażeń, tam 6 punktów dawała obrażeń, była 7, 8, tam i, no tak, teraz ta się 9, a zadaje 5 punktów obrażeń. Wcześniej się dawała przed rzuceniem karty, teraz rzuci się kartę, to dopiero jak się rzuci kartę, zadaje te obrażenia. I tak dalej. No to jak się rzuci kartą, ona zadaje te punkty obrażeń. Nie? Wcześniej można było medyka, czy tak dalej, tam zdjąć jakąś kartę, tam kapłankę, czy kilka innych kart można było zabić po prostu na miejscu. No ale taka karta 4, powiedzmy, plus. Jak wejdzie archetyp na driady, to pewnie będzie solidną kartą, ale tak. To nie sądzę, żeby była solidną kartą. To jest taka karta. Ja tam gram, bo ja wszystkimi kartami gram. Tu Sheldon Skeks. Na początku to była to po prostu duże tam 10 punkcików tylko i to było tyle, to on nie robił nic. Takie karty były po prostu, że one miały wielkie punkty i nic nie robiły. Takie po prostu srebrne karty były po prostu. I Manticora taka została po dzień niezmieniona bez sensu, no ale szkoda tego właśnie, że nie dostała żadnej umiejki. No a potem właśnie dotali w otwartej becie przemieszczanie kart, wszystkie karty są umiejętność. To przemieszcza wszystkie karty, dostaje punkciki za tą każdą kartę, nawet bazowo dostawał, potem już zielone te punkciki były. No teraz wiadomo, że osłab, no bo ten rządy są 9-kartowe, no 8-kartowe, no ale z nim 9, ale to i tak jest ok jeszcze, no. Tak do przemieszczania tylko i wyłącznie, no. Takie właśnie 4 plus 4 takie, no bo tylko do tego jednego archetypu, no. No tu Elias, już pokazywałem go wcześniej, z tą panią Sukub i wcale, ona właśnie to jest brunetka, to nie rozumiem kurde Sukuba z Wergem, to jest ruda dziewucha, a to jest bruneta i to właśnie ta właśnie brunetka, to jest Sukub z Wergen, a nie ta, co właśnie on z nią tam romansował, na dowódca jednego z komand powinien moim zdaniem być oficerem, a nie żołnierzem. Skoja, ale to tak już a propos, bo on całą komandę dowodził. No jak mówiłem wcześniej, no dział na początku to była mocna karta, bo się rzucało przed Isengrinem. Isengrin palił wszystkie karty specjalne i wyrzucał za to neofitę, za każdą kartę specjalną jednego. No a on tutaj rósł dwa punkty zbierał za każdego, no i taki się robił silną kartą. Potem tam miał jakieś zmiany typu zniszcz jednostkę za 10, pieprznik za 10. Taką zmianę dostał tam. Zniszcz za 8, pieprznik za 8 tam. No jakieś tam pułapki, kontry, no ale podupadł na to. No i tak zniknął, no. A w otwartej becie to ja nawet nie wiem, czy on nie działał dalej tak samo normalnie. No i ta umiejka teraz wzmocni ją o 2 za każdym razem. No próbuję w tym oliganie to przerzucać. No i tak tylko dlatego oliganu i... Powinien mieć jeszcze jakąś umiejętność, ale nie wiem, co z tym zrobić. Tak naprawdę. Może właśnie z tą sukupką, którą powinni dodać, kurde. Naprawdę sukup z Wergę. Nie wiem, czy ona nie miała jakieś imienia nawet, ale to musiałbym tak poczytać, kurde, o tym, bo teraz... Wypadł mi właśnie w tym całym evencie animowany kart. W weekendzie to mi wypadło, to się właśnie ucieszyłem, bo bardzo ładna karta przynajmniej, nie? Fajna karta mi wypadła, nie? Animowana, a nie jakiś barafu z no. I
Dobra, jeszcze się to dodam. Jeszcze Jejwin jest został. Został Jejwin. Jejwin na początku było, no to była jedenastka. Szpiezy tam mieli zawsze te punkty. Zadaj dwa punkty obrażeń z wszystkim kartą w rzędzie. To był kurde szpieg taki, że on, nawet jak ktoś, jak miał ktoś długi rząd, no to on po prostu wchodził za dodatnie punkty, bo on tam po dwa punkty zabierał jeszcze normalnie, więc to był mocny szpieg, nie Jejwin tam, dowódca komanda. Z Wiedźmina jedynki gości, kurde, nie? Dobra. Też bodajże należał do jednego z tam z dowódców Grichet tam, ale nie jestem teraz taki przekonany. Też dowódca Grichet. No i to był oficer. No wiadomo, to jest szpieg, no jak szpieg. Ludzie używają masowo szpiegu, no szpiegi to są takie szanse na to odrobienie strat kartowych i tak dalej, i tak dalej. To jest takie no, szpieg powiedzmy za 5 plus, takie no, bo tam dobiera kartę, ale wiadomo, że losową, bo dobiera jedną kartę specjalną i jedną jednostkę. Jak się nie gra na karty specjalne, no to tak po prostu dobierze byle co może dobrać, bo takiego jakby nie ma wyboru, nie? Taki, temu tak ten 5 plus, taki szpieg taki le. Trochę bo potrafi taki dobrać uśrednioną kartę taką. No a jak ktoś gra pod karty specjalne, no to czy pod jakąś specyficzną kartę specjalną, to nawet to bierze wszystko się tym dziadem. No zmiany jeszcze jaką miał potem, no potem urósł o te 11 chyba zachował, zamiast 2 punkty obrażeń zaczął dodawać 1 punkt obrażeń jednostką w rzędzie, no to już wiadomo, że już nie, za plusy nie wchodził, nie? No a potem zlikwidowano całe te jego obrażenia i tyle, i zostawiono tak go. No a potem jeszcze dodano, że dobiera tę kartę wybraną, specjalną. Znaczy nie wybraną specjalną, tylko że i taką i specjalną, że nie po jednej, tylko że dwie, no i tak dalej. No i to jest tyle srebrnych kart, omówiłem. Kurde, pewnie film jest bardzo długi, także nie chcę tu omawiać jeszcze tych brązowych. Brązowe karty to będę miał w innej kolejności. No musicie mi wybaczyć, że ja cholera nie pamiętam jak działała Saskia. Normalnie nie pamiętam jak ta karta działała. I mam totalną dziurę we łbie, kurde, normalnie. Musiała być słaba, bo jej nie grałem najwidoczniej w ogóle. I tyle. Gdzieś tu jeszcze jakie miałem dziury. No tak jako tako. No. Dziękuję za wysłuchanie. Mam nadzieję, że mi polajkujecie, udostępnijcie te filmiki, bo tego raczej nikt nie kręci, tam nie wiem, zasubskrybujecie i tak dalej. No dziękuję za każdą tam subskrypcję, tam wyświetlenia jakieś są, także ja tam jestem zadowolony, cieszę się, że mam tu z kogo gadać. No wiadomo, nie? Podziękowania, powodzenia, trzymajcie się, ludziska.